Wiadomości. Za nami pierwsza wiosenna burza. Niestety nie obyło się bez awarii. Bez prądu byli mieszkańcy Dąbrowy i Zakrzewa. Na szczęście w nocy udało się wszystkie awarie usunąć i już jest ok. Prawdopodobnie jeszcze przez tydzień, do 16 kwietnia, będzie zamknięta ulica Malinowa przy szkole w Dąbrówce. Kierowców oczywiście prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość i dobre parkowanie. Od kwietnia ponownie co 2 tygodnie będą zbierane odpady zielone. W tym roku możemy wykorzystać do tego celu także brązowe pojemniki. Jeżeli ktoś nie ma worków, można je nabyć bezpłatnie u sołtysa albo w urzędzie gminy. 7 kwietnia w Poznaniu odbyły się zawody taneczne Mistrzostwa Tańca Nowoczesnego Zachodnie Zderzenie. Nasza formacja ze Skurzewa Activus Fitness w kategorii hip-hop 13-16 lat zwyciężyła. Dziewczyny wróciły z licznymi innymi sukcesami. Brawo wy! W środę, 11 kwietnia, o godzinie 18 w Strażnicy w Dopiewie, odbędzie się debata na temat naszego krajobrazu po tym, jak wybudują nam linię 400 kV. Debatę organizuje m.in. Gazeta Wyborcza. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.